Czołem wszystkim, dzisiaj porozmawiamy o jednym z najlepszych ulepszeń, które powstało w ostatnim roku, które wspiera nie tylko programistów, ale przy programowaniu jest to super sprawa. Jest to czat GPT. Czat GPT pozwala nam stworzyć kod, jakiś powiedzmy bardziej zarys kodu, bo kodu docelowego nigdy nie stworzy i nie powinniśmy takiego kodu używać do jakichś produkcyjnych rzeczy. Ale może od początku. Załóżmy, że jestem deweloperem i chcę napisać kod, który mi się gdzieś podłączy. Napiszmy kod, w jakim dzisiaj języku możemy sobie wybrać. Wybierzmy sobie JavaScriptę i żeby nam tutaj napisał kod, który się połączy do usługi SFTP. No i zobaczmy, co nam tutaj zaproponuje nasza sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja pokazuje nam, że powinniśmy użyć biblioteki SSH2 SFTP Client. Jeszcze poczekam, aż tutaj skończy generować swój content. Dobra. Trzymamy skorzystać z tej biblioteki. Mamy tutaj zmienne jak host, port, nazwę użytkownika, hasło. No i tutaj przykład, że jak wyślemy plik następnego SFTP-a, są tu jakieś już przykładowe foldery i nazwy plików. No i jest gitara, ale załóżmy, że chcę to troszkę zmienić, no bo na przykład tutaj te zmienne, no to musielibyśmy je zahardkodować użytkownika i hasło, no jest to troszkę słabe, z reguły gdzieś powinniśmy mieć jakiś plik konfiguracyjny z hasłami, a jeśli piszemy pod Kubernetes kod, czyli musimy zrobić jakiś obraz dockerowy, to przeważnie takie credentiale są przenoszone jako zmienne globalne, środowiskowe, czyli zamieńmy zmienne z globalnymi, środowiskowymi. I zobaczmy, czy nam ładnie podmieni. Popatrzmy. Jak widzicie, tutaj używa proces environment. Możemy mu troszkę przyciągnąć. No już, kończ waść. Jak widzicie, tutaj teraz pobiera sobie ze zmiennych globalnych, środowiskowych. Więc zrobił to, co prosiliśmy. A teraz powiedzmy, mamy kolejne wymaganie, że plik źródłowy po kompletnym wysłaniu na folder na docelową STP musi zostać przeniesiony do podfolderu, niech będzie backup. Tak, bo, no, bo tak by w kółko czytał te same pliki, a tak jak plik zostanie wysłany, to niego przeniesie go kopię do folderu backup. No i zobaczmy, co się tutaj nam stanie. Cały czas utrzymuje, jak widzimy, te zmienne globalne, więc jest OK. Pamięta to, co pisaliśmy w poprzednim prompcie do niego. I zobaczcie, w momencie, niech on sobie tutaj skończy. O, i jak widzicie, gdzie tu jest backup. O, i tutaj robi rename'a, przenosi do folderu backup. Trochę może nie do końca tak, jak się wyraziłem poprawnie, bo nam tutaj to przynosi na SFTP-ie, a chciałem, żeby przeniósł na lokalnym, a nie zdalnym. No, ale to jest kwestia dokładnego doprecyzowania tych zadań, które piszemy. A jeszcze spróbujmy, żeby uruchomiał to w pętli, co niech będzie 60 sekund. I zobaczmy, czy nam owinie to w pętlę, no bo załóżmy, chcemy co minutę sprawdzać, czy jakieś pliki się pojawiły na serwerze SFTP. No i zobaczmy, niech tutaj sobie wygeneruje nam ten kod. O, i jak widzicie, wykonał, jest interwał 60. I spoko. Więc cóż, można tworzyć kod. Jest super sprawa, w szczególności jeśli jesteśmy juniorami, mamy jakieś nowe zagadnienia, których nie wiemy, no bo na przykład uruchomimy ten kod i nam dalej nie działa, bo nie mamy takiej biblioteki. No to piszemy, jak zainstalować bibliotekę SSH2 SFTP Client. No i zobaczmy, ładnie nam tutaj napisze, że powinniśmy skorzystać z NPM-a. Więc tak naprawdę uzyskujemy indywidualnego nauczyciela, który odpowiada na każde pytanie. No jest to super sprawa, czegoś takiego nigdy nie było. Juniorzy po prostu są zachwyceni, bo jeśli potrafimy wyrazić słowami to, co potrzebujemy, otrzymamy bardzo dobrą odpowiedź. Niestety, powiem Wam, medal ma dwie strony. Tak samo jak pomaga to juniorowi, tak samo innym, powiedzmy, większym stażem
Stanowiskom też to pomaga. O ile kiedyś nawet na pisanie takiego prostego adaptera trzeba było wziąć juniora, no bo seniorom trzeba płacić więcej, są z reguły zarobieni, biorą bardziej ważne rzeczy, no to junior mógł sobie klepać taki kod parę dni, parę tygodni nawet, no i było ok. Natomiast teraz, jeśli senior potrzebuje zrobienie coś na szybko, to tak naprawdę już nie potrzebuje asysty juniora, który mu naklepie coś prostego, po prostu przy pomocy czata GPT może szybko poprosić o jakąś taką porcję kodu, trochę ją tutaj poprawi, bo taki kod, powiem wam, nigdy nie jest idealny i używanie go na produkcji, tak jak jest Ctrl-C, Ctrl-V, to nie jest dobra metoda, bo zawsze są jakieś wyjątki, które tu trzeba dopisać z palca, a łatwiej jest dopisać kod, aniżeli rozpisywać się tutaj słowami i potem to, co zwróci kod, sprawdzać, czy faktycznie poprawił nam to, o co go prosiliśmy. Ale do takiego tak zwanych mockupów, czyli do takich makiet kodu, który już mam jakiś taki zarys i tego go tutaj sobie dalej rozwijać, jest to super sprawa. No i powracając do tych zarobionych seniorów, którzy już nie potrzebują niestety pomocy juniorów, no bo sami są w stanie generować szybciej kod, jakieś proste kawałki, no niestety na rynku mamy trochę posucha, jeśli chodzi o juniorów i już juniorów za bardzo nikt nie potrzebuje, bo faktycznie zostali zastąpieni przez sztuczną inteligencję. A to nie tak, że sztuczna inteligencja pisze za nich ten kod, tylko po prostu inni, bardziej doświadczeni pracownicy są w stanie zastąpić pracę juniorów, którzy ich wspomagali przy pomocy sztucznej inteligencji. Uroki czata GPT są też takie, że zna prawie wszystkie języki i może nam to zamienić na dowolny język programowania. Może to być Java. Zobaczmy, jak on tutaj sobie z Javą poradzi. Pani nam tutaj zawsze daje wprowadzenie, że powinniśmy zmienić bibliotekę. Tutaj mamy JSH do obsługi SFTP. Powiem, że ta biblioteka też nie jest jakaś idealna z tego, co pamiętam. Ona nie obsługuje tych nowszych algorytmów akurat po SFTP, no ale generalnie jakiś tam zarys jest i ładnie nam napisał. A teraz już najlepsze, żeby nam to zmienił na assemblera. Zobaczmy, czy nam to zmieni na assemblera. Ale niestety aż tak dobrze nie ma. Więc widzicie, języki wysokiego programowania, jak C, Java czy Python, to nam to zmieni, ale już z assemblerem jest trochę gorzej, no bo assembler jest taki problem, że każdy procesor ma trochę inne te instrukcje i trzeba by dokładnie pewno specyfikować, czy to będzie ARM, x86 czy inna historia, ale do takich języków, które głównie spotykamy teraz na rynku, czyli Java, Python i JavaScript, dajemy radę. Więc super sprawa, jest to narzędzie za darmo, warto się pobawić, a myślę, że także w przyszłej pracy albo w obecnej pracy bardzo wam pomoże. Do usłyszenia.